Kocha pan kolej? Oj tak, no 4 lata do liceum jeździłem tylko koleją. Czyli co, sentyment? Jest sentyment, bo tam siadało się koło tych dziewczyn, które chciało się poznać. Stanowczo kocham, po takim wydarzeniu jak tutaj się odbywa, na pewno kolej, love. O miłości do kolei, zaletach podróży pociągiem, planach i wspomnieniach związanych z koleją rozmawiano w niedzielę 27 października w Pierścu. A to wszystko w ramach projektu Kolejowe Love i Stowarzyszenia Nasz Pierściec. Projekt był inicjatywą oddolną. Chcemy zwrócić uwagę całego społeczeństwa na materialne dziedzictwo, jakim jest infrastruktura kolejowa, której jest pełno. Doczekaliśmy się pięknie wyremontowanej linii kolejowej, a to, co dzieje się po bokach, niestety pozostało w stanie opłakanym. Chcemy pokazać, że to też jest ważne, że to jest fragment tego dziedzictwa. Ta linia za 2 lata będzie miała 100 lat. W 1927 roku będziemy obchodzić stulecie. Dlatego zaczęliśmy te kroki podejmować dużo wcześniej. Chcemy pokazać, że jest to ekologiczny, ekonomiczny środek transportu, a tak naprawdę nasza linia kolejowa spokojnie może służyć do podróży, do pracy, do szkoły, w świat, do Europy. To jest tak naprawdę takie spotkanie inicjujące pewien cykl wydarzeń następnych, mamy nadzieję. Projekt zyskał dofinansowanie w ramach programu Śląskie Lokalnie. Nie liczyliśmy na to, że tak się stanie, ale dostał dofinansowanie i promujemy na razie sam fakt, że mamy taką starą linię kolejową i budynki. W programie wydarzenia Kolejowe Love nie zabrakło prezentacji makiet kolejowych, wystawy zdjęć i prac plastycznych o tematyce kolejowej czy prelekcji o linii kolejowej Chybie Skoczów. Premierowo można było również zobaczyć film, w którym szczególne miejsce zajmuje Pierściec. O historii zabytkowego budynku pierścieckiego dworca opowiedziała nam sołtys Monika Szyndler. Kolejowe Love w Pierścu, czyli Pierściec kocha kolej. Pierściec cieszy się bardzo, że ma kolej, Pierściec kocha kolej. Chcemy się rozwijać dalej w tym temacie, chcemy mieć piękny dworzec, piękny parking przy dworcu i dlatego spotykamy się tutaj dzisiaj, jest to pierwszy krok. No właśnie, a mnie interesuje właśnie ten budynek stacji w Pierścu. Ja wiem, że pani tutaj w filmie opowiedziała historię, także jakby pani nam przybliżyła troszeczkę chociaż historię tegoż obiektu. Jest to bardzo ciekawy obiekt architektury w stylu modernistycznym wykonany. Składa się z 3 brył. Obecnie stan jego jest niezadowalający, wiadomo, nie jest na bieżąco remontowany. Natomiast przypuszcza się, że znany cieszyński projektant Alfred Widerman jest twórcą tego projektu, gdyż jest to jedyna stacja na tej linii Chybie Skoczów, można powiedzieć taka perełka, taka piękna. Na to wskazuje, że to mógł być pan Widerman, kompozycja elewacji, różne ozdobniki przy oknach, arkady. No mamy nadzieję, że kiedyś może sprawdzimy, czy to ten projektant właśnie. Ważnym punktem spotkania była debata o przyszłości transportu kolejowego w regionie. To spotkanie co ma na celu? Ja myślę, że propagowanie właśnie jazdy koleją i jaka kolej jest piękna, bo wydaje mi się, że przez ostatnie kilkanaście lat zapomnieliśmy troszeczkę o kolei. Tak popadła w zapomnienie. Jeżeli chodzi o budynek skoczowskiego PKP, to zwróciliśmy się do PKP o przekazanie go oczywiście nieodpłatnie. Jeżeli zostanie nam przekazany, to będziemy podejmowali, że tak powiem, środki i szukali środków, żeby go wyremontować koniecznie. Ta trasa została zaprojektowana, właściwie oddana do użytku przez Wiedeńskie Koleje w 1888 roku. No i co się stało? W 2013 roku właściwie jest decyzja o tym, żeby ją zlikwidować. Na szczęście dzięki wsparciu wielu posłów tej ziemi udało się, że w 2023 na podstawie programu Kolej Plus była decyzja o rewitalizacji, o udrożnieniu tej linii i mamy okazję, mam nadzieję, że nikt się nie wycofa z tego, żeby ta kolej tutaj mogła podróżować, żeby tu mogli mieszkańcy korzystać z tej kolei. Właśnie przed chwileczką rozmawiałem z młodą osobą, która do szkoły podróżuje pociągiem i mówi, to jest niesamowite, jakby nam zabrali tą możliwość. No kiedyś były autobusy, ale często nie było możliwości się zmieścić. Jeszcze patrzmy na punkt ekologiczny. No proszę bardzo, to jest elektryczne, a więc nie ma zanieczyszczenia. Jest troszeczkę hałasu, ale jest to szybki, łatwy transport i zarazem bardzo dostępny dla wielu osób. Nie widzę szansy, żeby to mogło nie powstać, więc liczymy kciuki, żeby tym pociągiem następnym razem tutaj już mogłem przyjechać.
W spotkaniu wziął również udział najpopularniejszy konduktor w Polsce, Przemek, czyli Przemysław Brych. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik.